Cię do obejrzenia pierwszego kursu online. Musisz mieć świadomość, że oglądanie kursu na odległość, uczestniczenie w nim na odległość nigdy nie zastąpi Tobie wizyty u specjalisty. Spotkania z terapeutą uzależnień twarzą w twarz. Nie zastąpi też Tobie pracy z grupą, która potrafi doskonale skonfrontować Ciebie, jeżeli będziesz miał włączony mechanizm iluzji zaprzeczania. Pozwoli Tobie zauważyć te rzeczy, których masz prawo na początku terapii nie widzieć. Takie szkolenie, takie warsztaty mają sens tylko wtedy, kiedy spełnisz określone warunki. Po pierwsze, przygotuj kartkę i długopis. Po drugie, obejrzyj uważnie ten film i sprawdź, które z tych elementów, które ze słów, które z faktów występują u Ciebie. Po trzecie, wypełnij testy, które zamieściłem w filmie. A po czwarte, jeśli masz jakieś wątpliwości na temat tego, czy jesteś osobą uzależnioną, czy nie, skontaktuj się ze mną. Dopiero te warunki wszystkie razem mogą spełnić wymóg skuteczności. Chociaż tak jak wspomniałem, nie zastąpią Tobie wizyty u specjalisty. Miej taką świadomość. Kryteria uzależnienia. Spójrz, które z przedstawionych w tym filmie objawów występują u Ciebie. Zanotuj je, zatrzymując na chwilkę oglądanie filmu. Sprawdź. A może to jest Twój problem? Najważniejsze informacje związane z uzależnieniem. Pamiętaj, że utracona kończyna nigdy nie odrośnie. Nie ma takiej fizycznej możliwości. Podobnie jest uzależnieniem od alkoholu. Nie ma możliwości powrotu do kontrolowanego picia. Ta część Tobie nigdy nie odrośnie. Nigdy nie przestaniesz być osobą uzależnioną. A owcy mówią, że można ze zwykłego, świeżego ogórka zrobić kiszonego ogórka. Nie da się już nigdy przeprowadzić transakcji odwrotnej. To, co jest ważne, istotne w uzależnieniu, to fakt, że nie możesz go wyleczyć w żaden sposób farmakologicznie. Uzależnienie nie jest chorobą, która da się wyleczyć właśnie za pomocą tabletek. Ta choroba powoduje nieumiejętność rozwiązywania problemów. W tej chorobie występują trzy mechanizmy uzależnienia. Nie tylko jest to uzależnienie fizyczne, o czym opowiem za chwilę. Zwróć uwagę również na kolejną rzecz, że tak naprawdę uzależnienie dotyka nie tylko Ciebie, ale dotyka Twoich najbliższych, środowisko, w którym żyjesz, w którym mieszkasz. Więc nie da się leczyć, zajmując się wyłącznie sobą. Na początku pewną trudnością może być pokonanie lęku, strachu, obawy przed właściwie diagnozą, a niezbędne jest oswojenie lęku i stopniowe pokonywanie go, po to, żeby nauczyć się żyć z tą chorobą. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest to, że uzależnienie nie dotyczy tylko jednej sfery Twojego życia. Uzależnienie bowiem dotyka Twojego ciała, a więc stanu somatycznego. Uzależnienie dotyka Twoich emocji, czyli tego, w jaki sposób reagujesz emocjonalnie, co czujesz. Uzależnienie dotyka również ducha, a więc sposobu Twojego myślenia, funkcjonowania. A co jakby najważniejsze, uzależnienie również wpływa na Twoją wolę, podejmowanie decyzji i działanie. Nie da się leczyć, nie zajmując się wszystkimi tymi sferami. Dlatego też, idąc do terapeuty, musisz zająć się wszystkimi sferami dotkniętymi chorobą. Nie tylko uzależnieniem chemicznym, ale swoim sposobem funkcjonowania, w jaki działają Twoje emocje, Twoim sposobem myślenia, Twoim otoczeniem, Twoim ciałem i przede wszystkim odpowiedzialnością za swoje życie. Bez tego nie ruszysz. Dlaczego? Jest to dosyć proste do wytłumaczenia. Wyobraź sobie zatrutą rzekę. Ta toksyczna rzeka zatruwa nie tylko wodę, ale również pływające w niej ryby, roślinność, glebę, jak i stworzenia, które z tej wody korzystają, które tą wodę piją.
To wszystko działa razem. Zwróć uwagę na to, że alkoholizm zatruwa ciało, emocje, wolę i obraz siebie, ale stopniowo też dochodzi do momentu, kiedy alkohol zaczyna trenować alkoholika. To nie ty decydujesz, to alkohol często decyduje o tym, co i jak robisz. Jak to działa? Jest to oparte o trzy mechanizmy uzależnienia, które funkcjonują razem i są z sobą powiązane, chociaż w pewnym sensie są też niezależne od siebie. Alkoholizm jest wzmacniany przez trzy mechanizmy, które wzajemnie się napędzają. Jest to mechanizm nałogowego regulowania uczuć, czyli świat Twoich uczuć, świat Twoich emocji. Jest to mechanizm iluzji zaprzeczania, czyli Twój sposób myślenia, patrzenia na świat, który nie pozwala Tobie zauważyć tych rzeczy, które powinny skłonić Ciebie do trzeźwienia. Jest to również trzeci mechanizm, rozproszonego i rozdwojonego ja, a więc Twoja samoocena, poczucie mocy, poczucie sprawności i przede wszystkim wpływu na Twoje własne życie. Życie z alkoholizmem można porównać do wielu rzeczy. Życie z alkoholem, z alkoholizmem jest jak życie z cukrzycą. Musisz przyjmować leki, monitorować swój stan oraz stosować odpowiednią dietę. Bez tego twoje leczenie nie będzie miało najmniejszego sensu. Życie z alkoholem jest również takie, jakby to było życie z przebytą operacją. Operowana część nigdy tobie nie odrośnie. Nigdy nie przestaniesz być alkoholikiem. Jest to choroba, która trwa do końca twojego życia. Życie z alkoholizmem możemy również mówić, że jest takie jak z wadą wzroku. Pewne rzeczy widzisz niedokładnie. Widzisz albo czubek własnego nosa, albo nie dostrzegasz szczegółów. Stajesz się krótkowidzem albo dalekowidzem. I co robisz wtedy? Mając diagnozę od okulisty, idziesz do optyka, który dobierze tobie okulary, dzięki którym będziesz lepiej widział. Na tym mniej więcej polega terapia. Terapia to założenie okularów, dzięki którym lepiej zobaczysz pewne rzeczy, ale też zobaczysz problem takim, jakim on rzeczywiście jest. Silna, natrętna potrzeba spożywania alkoholu, czyli tak zwany głód alkoholowy. Zgodnie z ICD-10, a więc definicją medyczną, jest to silna potrzeba, silne pragnienie, poczucie przymusu spożycia alkoholu. Co to oznacza? Musisz pamiętać, że głód alkoholowy występuje przede wszystkim wtedy, kiedy w Twoim organizmie nie ma już alkoholu, a więc wyłącznie w okresie abstynencji. Co za tym idzie, jeżeli pijesz ściągami z przerwą jedno-dwudniową, może zdarzyć się, że nie odczujesz głodu alkoholowego, ponieważ cały czas jesteś nabuzowany alkoholem, cały czas alkohol jest w Twojej krwi. Jeśli jesteś trzeźwy, w Twoim organizmie nie ma alkoholu, wtedy możesz dopiero odczuć głód alkoholowy. Pamiętaj, że głód alkoholowy może pojawić się wyłącznie wtedy, kiedy nie masz objawów abstynencyjnych, kaca. Jest to ważne, o czym powiem później, w porównaniu na przykład z zespołem abstynencyjnym. A więc głód alkoholowy podejmuje się wtedy, kiedy podejmujesz próby przerwania picia, kiedy podejmujesz próby abstynencyjne lub ktoś uniemożliwia tobie picie. Nigdy nie odczujesz głodu alkoholowego, kiedy będziesz w ciągu. Głód alkoholowy składa się z kilku poziomów. Przede wszystkim z poziomu emocjonalnego, a więc tego, jak funkcjonujesz. Po drugie, możesz zauważyć głód alkoholowy pod postacią myśli, a więc na poziomie myśli, na poziomie poznawczym, tego, co dzieje się w Twojej głowie. Po trzecie, możesz też zauważyć głód alkoholowy na poziomie somatycznym, poziomie ciała, patrząc na to, jak reaguje właśnie Twoje ciało. Co to znaczy poziom emocjonalny głodu alkoholowego? Możesz odczuć u siebie takie objawy jak trudno się tobie opanować, masz przysłowiowe nerwy na wierzchu. Jak to niektórzy mówią, czujesz napięcie, masz nerwa, coś cię po prostu nosi.
Drobne niepowodzenia mogą budzić swoją wielką irytację. Działasz w sposób nadreaktywny, zrygurowany. Na poziomie emocjonalnym również to jest tak, że możesz mieć problemy z koncentracją uwagi, możesz czuć, że czegoś tobie brakuje, że coś za tobą chodzi, ale też możesz odczuwać silny dyskomfort psychiczny. To jest po prostu źle. Nie pasuje tobie to, co się dzieje. Jesteś mało odporny na cierpienie. Kolejna rzecz związana z poziomem emocjonalnym głodu to jest to, że możesz czuć potrzebę pilnego złagodzenia tego stanu poprzez wypicie właśnie alkoholu. Tutaj włącza się mechanizm iluzji zaprzeczania. Możesz odczuwać subiektywne poczucie paniki. Coś ci nie pasuje, czegoś się boisz, czegoś się lękasz, ale nie wiesz tak naprawdę, z czego to może wynikać. Straszą cię drobne rzeczy. Na poziomie emocjonalnym głód możesz również zauważyć poprzez to, że reagujesz bardzo silnie emocjonalnie, a więc twoje reakcje, twoje emocje są wygórowane, zbyt duże do bodźca, który je wywołuje. Stajesz się wtedy nadwrażliwy na przykre uczucia, lęk, smutek, żal czy złość. Kolejny element głodu na poziomie emocjonalnym to jest to, że reagujesz nadmiarowo również na przyjemne uczucia, euforia. Tak, to czasami niektórych pacjentów dziwi, że również głód możemy zaobserwować, kiedy zbyt mocno reagują nie tylko na przykre, ale również na pozytywne emocje. Poziom myśli głodu alkoholowego. A więc to, w jaki sposób funkcjonujesz, w jaki sposób twoje myśli tobie czasami same płyną. Masz takie doświadczenia, to możesz sobie przypomnieć, jak alkohol tobie pomagał. A więc włącza się tutaj myśl, że alkohol jest dobry na wszystko. Jak to w piosence mówią, jesteś lekiem na całe zło. Oczywiście jest to iluzja, ale myślisz wówczas o alkoholu jako jedynym źródle ulgi, ponieważ twoje życie ogranicza się pomiędzy cierpieniem i potrzebą ulgi. Na poziomie poznawczym, na poziomie myślenia, twoje myślenie zawęża się do alkoholu, który jawi się tobie jako jedyny lek na całe zło, o czym już wspomniałem, jako jedyny sposób na uwolnienie ciebie od cierpienia. Na poziomie poznawczym głód alkoholowy przejawia się również w inne sposoby. Możesz mieć sen alkoholowy, a więc śnisz, że pijesz, bawisz się z alkoholem. Często pacjenci mówią, że te sny są bardzo realne. Na poziomie somatycznym głód może pojawić się na jeszcze inne sposoby. Przede wszystkim możesz mieć drżenia rąk. Możesz mieć tak zwane poczucie ssania w żołądku, ponieważ głód alkoholowy w mózgu ma to samo miejsce, co głód zwykły. Możesz też odczuwać kolejny objaw związany z ciałem, z somatyką, który polega na tym, że po prostu więcej się pocisz. Masz nadwrażliwość na ból. To były objawy i poziomy głodu alkoholowego. Kolejny objaw uzależnienia. Zespół abstynencyjny, czyli objawy abstynencyjne. Zgodnie z definicją ICD-10, a więc definicją medyczną, są to fizjologiczne objawy stanu abstynencyjnego, które pojawiają się, gdy użycie substancji jest ograniczone bądź przerwane. I ten problem, to zjawisko musi być potwierdzone wystąpieniem charakterystycznego dla danej substancji zespołu abstynencyjnego. Albo używanie tej samej bądź blisko spokrewnionej substancji w celu uwolnienia się od objawów, odstawienia bądź ich uniknięcia. Przejdźmy do bardziej ludzkiej definicji. Na czym polega to kryterium? Po pierwsze, objawy pojawiają się, kiedy przestajesz pić bądź ograniczasz ilość wypijanego alkoholu. I to się różni od głodu alkoholowego, ponieważ głód alkoholowy pojawia się, kiedy w twoim organizmie nie ma alkoholu. Natomiast objawy abstynencyjne, kiedy poziom alkoholu spada. Kolejna ważna informacja. Objawy abstynencyjne mogą wystąpić kilka godzin po zakończeniu picia lub po zmniejszeniu ilości długiego picia, a więc kiedy zmienia się, spada stężenie alkoholu w twojej krwi. Zespół abstynencyjny może utrzymywać się nawet kilka dni. Złe samopoczucie i nerwowość i zaburzenia snu mogą trwać nawet do 2 albo 3 tygodni. Klinowanie, czyli wypijanie alkoholu po to, żeby złagodzić sobie tego kaca.
Jak się objawia zespół abstynencyjny w przypadku alkoholu? To drżenia mięśniowe, na przykład drżenia rąk. Jest to naciśnienie tętnicze. Tachykardia, czyli przyspieszone bicie serca. Zespół abstynencyjny objawia się w przypadku alkoholu również biegunką, wymiotami, nudnościami. Zespół abstynencyjny może się również objawiać za pomocą rozszerzonych źrenic, wysuszenia śluzówek, a więc po prostu ciebie suszy. Co jeszcze jest istotne w przypadku zespołu abstynencyjnego? Wzmożona potliwość, zaburzenia snu i bezsenność, a także nastrój drażliwy lub obniżony, albo omamy, iluzje wzrokowe i słuchowe. W przypadku zespołu abstynencyjnego od alkoholu mogą wystąpić drgawki w okresie 12-48 godzin po zakończeniu picia. Może pojawić się majaczenie, może pojawić się zmiana rytmu dzień i noc, dzień myli się tobie z nocą. Mówiliśmy teraz o zespole abstynencyjnym. Objaw drugi. Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu. Zgodnie z definicją medyczną ICD-10, zaburzenie kontroli oznacza upośledzoną zdolność do kontrolowania zachowań związanych z przyjmowaniem substancji, to jest nad jego rozpoczęciem, zakończeniem i poziomem użycia, które musi być potwierdzone przyjmowaniem substancji, czyli dalszym piciem w dużych ilościach, przez czas dłuższy niż czas zamierzony, lub uporczywym pragnieniem przyjmowania substancji, albo nieskutecznością wysiłków zmniejszenia bądź kontrolowania jej zużycia. Co to oznacza w ludzkim, normalnym języku? Brak kontroli powoduje, że masz zaburzoną kontrolę nad rozpoczęciem picia, nad jego zakończeniem oraz nad ilością wypitego alkoholu. A więc pijesz więcej i częściej niż planowałeś. Masz problem z przerwaniem picia, a także masz problem z utrzymaniem abstynencji. Wielokrotnie planowałeś, że nie będziesz pić. Nie dotrzymywałeś słowa. Skracałeś czas obiecywanej sobie albo innym osobom abstynencji. W przypadku braku kontroli również jest tak, że zaraz po zakończeniu abstynencji idziesz w tango. To nie ty decydujesz, kiedy zaczynasz z powrotem pić, tylko twój organizm. Jak to wygląda? Pijesz wkrótce po tym, jak musiałeś przerwać, czy to z powodu wszywki, czy zalecenia lekarza, czy na przykład pobytu w więzieniu, czy pobytu w szpitalu. Wtedy, kiedy nie miałeś dostępu do picia. Wychodzisz i zaraz potem sięgasz po alkohol. Pijesz, aż w butelce będzie dno, a więc to nie ty przerywasz picie, tylko to alkohol się kończy. Innym objawem, przejawem braku kontroli nad piciem jest również to, że planujesz wypić kieliszek, ale kończysz na całej butelce. Pijesz również ciągami, kilka dni z rzędu, a więc nie potrafisz się zatrzymać. Brak kontroli to również objawia się w ten sposób, że kiedy alkoholu zaczyna tobie brakować, to go dokupujesz. Nie mówisz sobie, że okej, skończyłem pić, nie ma już co pić, tylko idziesz po alkohol. Czasami nawet wręcz narażając swoje własne życie i zdrowie. Robisz zapasy alkoholu, żeby go nie zabrakło. A więc zdajesz sobie sprawę z tego, że możesz w pewnym sensie nie mieć dna. Objawem braku kontroli jest również to, że zmieniasz trunki na mocniejsze, zmieniasz pory picia i miejsca picia. Zaczynasz manipulować, bawić się swoim piciem po to, żeby wypić więcej, żeby poczuć ten stan, którego chcesz doświadczać. Kolejna rzecz, kolejny objaw braku kontroli to jest planowanie czasu i efektu picia. A więc ty decydujesz, że będziesz pił tylko dzień, dwa, trzy. Pijesz do utraty świadomości, czyli znowu nie ty podejmujesz decyzję, tylko jesteś stresowany przez alkohol. Pijesz, aż utracisz świadomość lub, o czym wspominałem wcześniej, aż alkohol skończy się w butelce. Kolejnym dowodem na utratę braku kontroli jest to, że robisz zapas alkoholu, ale go wypijasz szybciej niż planowałeś. Ale również, kiedy po przerwie szybko wracasz do poprzedniego wzorca picia. Oczywiście alkoholik, żeby ratować swoje własne poczucie wartości, zaczyna budować swoją iluzję na temat tego, że kontroluje swoje picie. Jest to tak jak u Pinokia. Kłamiesz. Możesz powiedzieć sobie, jak chcę, to przecież potrafię nie pić.
Alkoholik mówi sobie, przecież nie pije codziennie. Alkoholik mówi, że potrafi nie pić przez tydzień, miesiąc. Owszem, to jest częściowo prawda. Ale jednak, o czym powiem później, jest to kłamstwo alkoholu. Alkoholik potrafi powiedzieć sobie, że kiedy pije, to pije, kiedy nie pije, to nie pije, czyli on decyduje o tym, kiedy sięga po kieliszek i kiedy kończy picie. Alkoholik potrafi podać dokładnie, ile czasu nie pije. Przypomina mi to sytuację z wojska, kiedy jeszcze było obowiązkowe. Liczenie dni do cywila. Żołnierz, który szedł do cywila, potrafi powiedzieć z dokładnością jednego dnia, ile jeszcze dni mu zostało. Możesz w tym momencie zadać sobie kilka pytań. Pierwsze z tych pytań brzmi tak. Jeśli zakładasz sobie czas abstynencji, to po co to robisz, jeżeli tak naprawdę nie masz żadnego problemu? Po co zakładać sobie abstynencję? Drugie pytanie, które jest bardzo ważne. Jeśli hamulce w samochodzie czasami nie działają, czy nadal masz je sprawne? Jeżeli czasami twój układ hamulcowy powoduje, że przecieka ci, ucieka ci płyn hamulcowy, to czy te hamulce są sprawne, czy są uszkodzone? Możesz zadać sobie jeszcze jedno pytanie. Czy możesz być trochę w ciąży? Nie. Albo masz kontrolę, albo nie masz kontroli nad piciem. Jeśli chociaż kilka razy zdarzyło się, że piłeś więcej niż chciałeś, piłeś dłużej niż chciałeś, lub też, że nie utrzymałeś abstynencji przez taki czas, jak sobie obiecywałeś, to znaczy, że jesteś osobą, która nie ma kontroli nad swoim piciem. Na czym polega istota braku kontroli? Pamiętaj, że chwilowa kontrola nad piciem nie oznacza, że masz ją na stałe. To jest coś niemożliwego. Kolejny objaw uzależnienia. A więc zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zachowań i zainteresowań. Zwróć uwagę na definicję medyczną. Jest to silne pochłonięcie sprawą przyjmowania substancji, a więc pochłonięcie piciem, przejawiające się istotną zmianą dotychczasowych zainteresowań, zamiłowań, które są porzucane lub ograniczane z powodu przyjmowania substancji, czyli z powodu twojego dalszego picia. A coraz więcej czasu przeznaczasz na działania konieczne do uzyskania, przyjęcia i uwolnienia się od następstw tego alkoholu. Co to oznacza? Koncentracja na piciu oznacza, że skupiasz się na alkoholu. Twoje życie, twój dzień polega na tym, że przygotowujesz się do picia, myślisz o piciu, potem pijesz, a na koniec leczysz kaca. Przykład? Czekasz na piątek. Od samego rana myślisz o tym, żeby się napić. Potem robisz zakupy, potem pijesz przez 2-3 dni, a potem leczysz kaca. A więc alkohol zajmuje znaczną część twojego tygodnia, twojego weekendu. Mniej angażujesz się w związku z tym inne czynności niż picie. Wszystko inne schodzi na dalszy plan. Jest po prostu nieistotne. Również jednym z dowodów na koncentrację na piciu jest to, że rezygnujesz z kontaktu z ludźmi, z którymi nie pijesz. Skupiasz się tylko na tych, z którymi możesz wspólnie wypić. Kolejnym dowodem jest też to, że właściwie stajesz się jak leniwiec. Rezygnujesz z dotychczasowych form działalności, a więc spacerów, rozmów, hobby i sportu. Kolejna rzecz to fakt, że inne rzeczy, czynności po prostu już ciebie nie cieszą. Skupiasz się tylko na piciu i tylko to jest istotą twojego życia. Kolejny objaw związany z koncentracją na piciu to jest fakt, że jest to jedyny, główny sposób, w jaki spędzasz swój czas. Pijesz alkohol według jednego, dwóch tych samych wzorców, albo tylko sam, albo tylko w towarzystwie, albo tylko w pubie, a więc Twój repertuar picia się zawęża. Kolejne kryterium uzależnienia. Zmieniona tolerancja. Co to oznacza? Zgodnie z definicją medyczną jest to potwierdzenie tolerancji wobec przyjmowania substancji, to znaczy konieczność przyjmowania istotnie wzrastającej jej ilości w celu osiągnięcia działania pożądanego efektu, znacznie zmniejszonego efektu
jeżeli przyjmujesz dotychczasową ilość substancji. Przetłumaczmy teraz to na język polski. Dowodem zmiany tolerancji jest m.in. to, że dana dawka alkoholu działa dla Ciebie słabiej. Dowodem jest to, że potrzebujesz więcej mocniejszego alkoholu, by osiągnąć dotychczasowy efekt. Również dowodem na zmianę tolerancji jest fakt, że masz tak zwaną mocną głowę. Wypijasz więcej niż 0,75 litra wódki, jeżeli ważysz 75 kg. Chodzi o to, że jeżeli pijesz systematycznie, masz mocniejszą głowę. To oznacza, że twoja tolerancja na alkohol wzrosła. Są na to konkretne dowody. A więc zmieniasz dawki, moc alkoholu, żeby uzyskać oczekiwany efekt, na przykład szumu w głowie. Masz mocną głowę, czyli pijesz powyżej 1 promila, ale nie masz przy tym objawów upojenia alkoholowego. Z czasem tolerancja się zmienia, czyli jeżeli pijesz długo i systematycznie, to twoja tolerancja na alkohol spada. Oznacza to, że twoja wątroba już nie wytrzymuje, nie przerabia tego alkoholu. Wystarczy tobie mała ilość, żebyś poczuł ten sam efekt upojenia alkoholowego. To jest zaawansowane stadium choroby. Kolejna rzecz, że dowodem zmiany tolerancji jest zawartość alkoholu w surowicy krwi. Są to fakty, z którymi nie ma co dyskutować. Jeżeli w twojej krwi jest powyżej 1 promila alkoholu, jeżeli masz powyżej 1,5 promila, ale nie masz objawu upojenia alkoholowego, jeżeli w twojej surowicy krwi jest powyżej 3 promili, to znaczy, że twoja tolerancja jest zmieniona. Kolejny objaw uzależnienia. Picie alkoholu pomimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej szkodliwości. Jest to uporczywe przyjmowanie substancji pomimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw. Jest to potwierdzone dalszym piciem, a więc dalszym ciągłym używaniem tej substancji, choć charakter i rozmiar szkód są danej osobie znane, bądź można oczekiwać, że są znane. Mówiąc po ludzku, picie pomimo szkód pojawia się wtedy, kiedy szkody są wyraźne również dla innych, nie tylko dla Ciebie. Może się zdarzyć, że nie widzisz strat, które są oczywiste dla osób z zewnątrz. Wynika to z mechanizmu iluzji zaprzeczania, który nie pozwala Tobie zauważyć, że masz problem z alkoholem. Zaczynasz, a właściwie przestajesz wiązać swoje szkody ze swoim piciem. Uważasz, że to jest niezależne od Ciebie, że ktoś się na Ciebie uwziął. Przykład? Dosyć prosty. Wypadek komunikacyjny. Zwróć uwagę na to, że jeśli prowadzisz samochód po pijanemu i prawo jazdy policja ci zabiera, to uważasz, że winny jest coś innego, że policja się na ciebie uwzięła. Ale przecież każdy normalnie myślący człowiek nieuzależniony powie, że winne jest picie alkoholu. Picie alkoholu mimo szkód możesz zobaczyć też w ten sposób. W takiej sytuacji, kiedy po pijanemu złamałeś rękę, pobiłeś się z kimś lub oberwałeś. Przecież na trzeźwo nie zacząłbyś bójki. Nie podjąłbyś jakichś zachowań ryzykownych, nie wchodziłbyś na wieżę po pijanemu. Picie mimo szkód możesz zobaczyć również w jeszcze innym aspekcie. Ponosisz szkody na zdrowiu, szkody ponosi twoja rodzina, praca i oczywiście pieniądze. Pamiętaj, że objawy abstynencyjne, które występują, czyli zespół abstynencyjny, KAC i tak dalej, to również są szkody zdrowotne. Dowodem na picie mimo szkód jest również fakt, że pijesz alkohol mimo przyjmowania leków, których nie wolno przecież z alkoholem łączyć. Kolejna sprawa to jest fakt, że tracisz znajomych i przyjaciół. Sytuacja twoja się zaczyna zmieniać, ta społeczna. Odsuwają się od ciebie dzieci, mąż, żona, partner, partnerka, rodzice. Zostajesz w sumie sam. Łamiesz prawo, jesteś karany za przestępstwo po wypiciu alkoholu. Straciłeś z powodu picia pracę, zlecenia, klientów. To również dowód na picie pomimo szkód. Ponosisz również szkody typowo finansowe. Masz z powodu picia długi komornika i nic nie robisz, żeby to rozwiązać. Ale także objawem picia pomimo szkód jest to, że słabnie twoja wiara. Przestajesz umieć się cieszyć, ale także postępujesz niezgodnie ze swoimi zasadami i wartościami. Masz moralnego kaca, wyrzuty sumienia.
Także szkody są widoczne, jeżeli zaczynasz dostrzegać problem z piciem, ale lęk przed jego utratą jest od ciebie silniejszy. Nie potrafi cię powstrzymać od picia. Przyjrzyj się teraz kilku testom, które wskazują albo mogą wskazywać na uzależnienie od alkoholu. Pierwszy test. Test alkoholowy CAGE. Odpowiedz na kilka pytań. Czy w Twoim życiu miały miejsce okresy, kiedy odczuwałeś konieczność ograniczenia swojego picia? Czy zdarzało się, że osoby z Twojego bliskiego otoczenia denerwowały Ciebie uwagami na temat Twojego picia? Czy zdarzało się, że odczuwałeś wyrzuty sumienia, poczucie winy lub wstyd z powodu swojego picia? A może zdarzało Ci się, że rano po przebudzeniu pierwszą rzeczą, o której myślałeś, którą zrobiłeś, było wypicie alkoholu dla uspokojenia nerwów albo postawienia siebie na nogi? Zwróć uwagę, że uzyskanie co najmniej dwóch twierdzących odpowiedzi na powyższe pytania wskazuje na znaczne prawdopodobieństwo, że jesteś osobą uzależnioną od alkoholu. Test alkoholowy MAST. Przedstawiam wersję skróconą. Weź długopis i odpowiedz sobie na kilka pytań. Czy uważasz, że pijesz w taki sam sposób jak większość innych ludzi? Czy twoi przyjaciele bądź krewni uważają, że twoje picie mieści się w normie? Czy kiedykolwiek brałeś udział w spotkaniu anonimowych alkoholików? A może straciłeś kiedykolwiek przyjaciela bądź dziewczynę z powodu swojego picia? Czy kiedykolwiek miałeś kłopoty w pracy z powodu swojego picia? Czy zaniedbywałeś kiedykolwiek swoje obowiązki, sprawy rodzinne lub opuściłeś pod rząd kilka dni pracy z powodu picia alkoholu? Czy kiedykolwiek miałeś urwany film, delirium, nasilone drżenia, a może słyszałeś głosy lub widziałeś coś, czego zupełnie nie było? Ten stan czy miał miejsce po nadużyciu alkoholu? Czy kiedykolwiek z powodu picia zwracałeś się do kogoś z prośbą o pomoc? Czy przebywałeś kiedykolwiek w szpitalu z powodu swojego picia albo jego konsekwencji? Czy byłeś kiedykolwiek zatrzymany za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu? Lub czy kiedykolwiek prowadziłeś pojazd po wypiciu alkoholu? I nie ma znaczenia, czy to był pojazd silnikowy, czy tylko rower. Pięć twierdzących odpowiedzi jest wystarczające, żeby określić rozpoznanie uzależnienia od alkoholu. Odpowiedz ponownie na kilka pytań. Czy pijesz w pracy? Czy twoje picie wpływa niekorzystnie na życie domowe? Czy pijesz dlatego, że jesteś nieśmiały wobec innych? Czy twoje picie wpływa na to, że masz negatywną opinię albo w środowisku, albo o sobie? Czy miałeś kiedykolwiek kłopoty finansowe związane ze swoim piciem? Czy miałeś kiedykolwiek wyrzuty sumienia, kaca moralnego z powodu własnego picia? Czy twoje picie jest powodem zmartwień twojej rodziny? Czy pijąc stałeś się mniej ambitny? Czy odczuwasz potrzebę picia codziennie o tej samej porze? Czy jest ci obojętne, z kim pijesz? Czy po wypiciu jednego dnia odczuwasz potrzebę wypicia następnego dnia, nazajutrz? Czy pijąc zauważyłeś zmniejszenie się twojej sprawności fizycznej lub umysłowej?
Czy picie wpływa negatywnie na Twoją pracę zawodową bądź inne Twoje działania poza pracą? Czy z powodu picia masz, miałeś kiedykolwiek problemy ze snem? Czy pijąc próbujesz uciekać od problemów? Czy zdarza się, że pijesz samotnie? Czy pijąc tracisz pamięć i nie wiesz potem, gdzie byłeś i co robiłeś? Czy pijesz, aby wzmocnić poczucie pewności siebie, swoją samoocenę? Czy w związku z piciem byłeś kiedykolwiek w szpitalu, w izbie wytrzeźwień albo ambulatorium? Udzielenie jednej twierdzącej odpowiedzi powinno być dla Ciebie ostrzeżeniem. Jeżeli udzieliłeś dwóch twierdzących odpowiedzi, świadczy to z dużym prawdopodobieństwem o alkoholizmie. Natomiast trzy odpowiedzi twierdzące przemawiają definitywnie za alkoholizmem. Przechodzimy do autodiagnozy. Zastanów się i odpowiedz na kilka pytań. Które objawy rozpoznałeś u siebie? Odczuwam głód alkoholowy, silną, trudną do opanowania potrzebę napicia się alkoholu. Wskaż czas ich pojawienia się i sytuacje, w których wystąpiły po raz pierwszy. Chodzi o opisanie tego w ten sposób. W marcu tamtego roku, kiedy kilka dni nie piłem, czułem się poddenerwowany, szukałem swojego miejsca, czułem suchość w ustach i myślałem o alkoholu. Drugi element diagnozy. Tracę kontrolę nad swoim piciem. Piję więcej niż planuję. Mam problem z zakończeniem picia. Piję dłużej niż chciałem, niż zaplanowałem. Mam trudność w unikaniu rozpoczęcia picia. Wskaż czas, kiedy te objawy pojawiły się po raz pierwszy oraz sytuację, w której to nastąpiło. Objaw trzeci. Klinuję, by pozbyć się kaca. I to rzeczywiście działa. Wskaż czas, kiedy pojawiło się to po raz pierwszy i sytuację, w których to nastąpiło. Po piciu drżą mi ręce, mam nadciśnienie, serce mi wali. Mam nudności, wymioty, nie mam też biegunki. Mam problemy ze snem i rozszerzone źrenice. Brakuje mi śliny, niespodziewanie poce się. Mam zaburzenia snu, nastroju, bywam drażliwy lub mam obniżony nastrój. Pojawia się lęk. Wskaż czas, kiedy te objawy pojawiły się po raz pierwszy i sytuację, w której to nastąpiło. Dotychczasowa ilość alkoholu nie daje takiego efektu, jakiego oczekuję. Muszę pić więcej, by poczuć, że wypiłem. Ponownie wskaż czas pojawienia się tych objawów po raz pierwszy oraz sytuacje, w których to nastąpiło. Coraz więcej czasu zajmuje mi piciem. Nie mam czasu na dotychczasowe przyjemności i zainteresowania. Wskaż czas, kiedy te objawy pojawiły się po raz pierwszy oraz sytuacje, w których to nastąpiło. Piję, chociaż wiem, że mi to szkodzi. Biorę leki, mam problemy w pracy, w rodzinie, dlatego że piję. Odchorowuję każde swoje picie. I ponownie, wskaż czas, kiedy te objawy wystąpiły po raz pierwszy i sytuację, w której to nastąpiło. Podsumowanie autodiagnozy i dodatkowe pytania. Wymień inne objawy, które świadczą o Twoim uzależnieniu.
czego dowodzi opracowany materiał i odpowiedzi, których udzieliłeś. Czego nowego dowiedziałeś się o sobie i przebiegu swojej choroby, swojego uzależnienia od alkoholu? Co dotąd robiłeś, aby pomimo występowania objawów nie zobaczyć narastania swoich problemów związanych z piciem? Co robiłeś, co mówiłeś, aby ukryć przed sobą i innymi utratę możliwości kierowania swoim życiem i piciem? Pamiętaj o kilku rzeczach. Po pierwsze, do diagnozy potrzebujesz 3 spośród 6 objawów. Pamiętaj, że diagnozę może postawić tylko specjalista. Te objawy występowały przez okres co najmniej miesiąca bądź krócej, lecz w sposób, który się powtarzał w przeciągu ostatniego roku, czyli 12 miesięcy. Jeżeli objawów jest mniej, ale występują szkody, przyjrzyj się szkodliwemu piciu alkoholu. To już wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Jeśli któryś z elementów, które poruszyłem podczas filmu, dotyczą Ciebie i masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się ze mną. Zapraszam do dalszego uczestnictwa w moim szkoleniu online, szkoleniu z psychoedukacji. Do zobaczenia. Darek Dopierała. Trzymaj się.